Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na pochodne. I możemy rozpoczynać. Na tablicy mamy przedstawioną funkcję tangens i ta czwórka jest potęgą tangensa, a nie stopnie pierwiastka. I mamy policzyć pochodną z tego. No i jak się domyślacie, na pewno będzie to pochodna złożona, bo wyrażenie, jak widać, jest dosyć mocno zmodyfikowane. Więc zacznijmy tutaj liczyć naszą pochodną złożoną. No więc na początku musimy rozeznać, która z funkcji, którą tutaj mamy, jest tą najbardziej zewnętrzną funkcją. No i tak, pomyślelibyśmy, że to jest na przykład tangens, ale widzimy, że tangens ten podniesiony jest do potęgi czwartej, a zatem ta potęga wpływa też na wartość tangensa, więc najbardziej zewnętrzną funkcją w naszym przypadku jest potęga. I to właśnie od liczenia właśnie pochodnej potęgi zaczynamy. Czyli jak to jest z pochodną potęgi? Na początku ta potęga ląduje przed wyrażeniem, teraz wpisujemy sobie nasze wyrażenie. Potęga maleje o 1, czyli 4 minus 1 jest 3. Nasz argument przepisujemy bez zmian. Razy. Czyli teraz policzyliśmy pochodną z potęgi, więc szukamy drugiej, tej najbardziej zewnętrznej funkcji, którą jest tangens. No i teraz pochodna z tangensa to jest 1 przez kosinus kwadrat argument, czyli w naszym przypadku pierwiastek z x. Zasada jest taka, że jeżeli jeszcze czegoś nie policzyliście pochodnej, to tego nie zmieniacie. Ale jeżeli już czegoś policzyliście, to już tego nie uwzględniacie. Czyli na przykład tutaj już nie uwzględnialiśmy potęgi 4. I teraz, moi drodzy, razy. I ostatnią funkcją, którą mamy, z której mamy policzyć pochodną, jest pochodna argumentu, bo tylko to nam zostało. Czyli pochodna z pierwiastka z x to jest 1 przez 2 pierwiastek z x. I teraz złóżmy to do kupy. Co się da, to zredukujmy. Tu będzie 2, tu będzie 1. Czyli ostatecznie nasz y' równa się. 2 tangens do trzeciej pierwiastek z x wrzucimy do licznika, czyli to będzie 2 tangens do trzeciej pierwiastek z x przez i pierwiastek z x razy kosinus kwadrat pierwiastek z x. I to zostawimy w takim zapisie, nie będziemy tego ani rozbijać, ani skracać, żeby się tutaj gdzieś nie zaplątać. I kończymy na tym zadanie. Ja zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do innych zadań związanych właśnie z pochodną funkcji jednej zmiennej, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj inne zadanie, inny przykład, wysyłajcie wszystko to na maila, który jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.